ochroniarz pracujący na cmentarzu w stanie Georgia dba o bezpieczeństwo. Powiadają, że jest to najbardziej nawiedzony cmentarz. Okazuje się, że praca ochroniarza na nawiedzonym cmentarzu jest dokładnie tak przerażająca, jak mogłaby się wydawać. Ochroniarz pracujący na tym cmentarzu zauważa coś dziwnego. Poszedł to sprawdzić. Słyszy słowo wypowiedziane przez dziecko, a następnie jakby ktoś klasnął w ręce. So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm gonna catch it some. Bear with me, guys. Okay, I'm back. Door was open again. Hello, security! Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello? Yeah. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. I don't know where the hell these people are or where. Jesus Christ. Jak się potem okazuje, nie była to żadna istota należąca do żywych. Po tym całym zdarzeniu poszedł do samochodu, żeby przesłać film na TikToka i żeby sprawdzić, co się nagrało. Zauważył sylwetkę jakiejś małej postaci wyglądającej jak dziecko stojące obok krypty. Następnie ponownie wyszedł, ale tym razem do innego miejsca na cmentarzu. Światła zapalały się i gasiły samoistnie. Usłyszał krzyk, wystraszył się i wybiegł. Bear with me, guys. Po pewnym czasie wrócił w to miejsce, ale tego czegoś już nie było. All right, guys. There was somebody standing in the corner. I just saw that when my video uploaded. And what the f***? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Yeah. Nope. Yeah, I'm f***ing done. This is some spooky f***ing shit going on here. Nope. This is why my security officer f***ing quit. Just so y'all can be witness here. I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. I hear leaves crickling. Nope, there was a kid standing, somebody was standing right over here when I walked right past him to the left. To wideo przedstawia dziewczynkę bawiącą się elektryczną lalką, jednak nie jest to taka zwykła lalka. Lalka się porusza, ale nie ma w niej baterii. Jak to jest możliwe? Prawdopodobnie jest to zjawisko paranormalne. Na kanale twórcy nie ma nic związanego z nagraniami paranormalnymi. Deschernais przed tym materiałem mówi, że szpital został zamknięty. Założycielem szpitala był dr Joseph Journey. Wykonał wiele mrocznych i nieludzkich eksperymentów na swoich pacjentach. Mówią, że ten szpital nawiedza dr Sam Arnett i podobno wciąż słychać, jak wędruje po korytarzach. Now, both Brian and I consider ourselves to be skeptics. We've never really experienced anything paranormal ourselves. So they say this hospital is haunted by Dr. Desjarnet himself, and supposedly you can still hear him wandering the halls, dragging chains that he would have restrained patients with. What's up? I thought I heard something. Really? Yeah. What did it sound like? Like footsteps. I mean, we've already been all through here. I know. And didn't see any. Holy shit. They're moving that way. That's
out of here. It's the basement? Yeah, okay. Okay, this way. It was this way, right? Yeah. I can't remember this door night light. Okay. That was a person? I don't know. Was it a banging? Like a homeless person or something? I mean, it was a lot. There were loud footsteps, though. Those footsteps were super loud, though. Maybe they were dragging something. I mean, we've already been all through here. I know. And didn't see any... They're moving that way. To nagranie przedstawia ducha w domu. Jak mówi właścicielka domu, już nieraz się zdarzyło, że jej syn przybiegł z płaczem do jej biurka. Syn mówi, że zobaczył coś, więc postanawia założyć kamerę. A co się udało nagrać na kamerze, zobaczcie sami. Was it open? Oh, we missed it. I'm gonna go back. It was at 121, right? I think so. There it goes. Crazy. That was crazy, right? Yes, it was crazy. Denis Domion to chorwacki youtuber, który robi trochę wszystkiego na swoim kanale, w tym okazjonalnie trochę polowania na duchy. W tym filmie postanawia zbadać nawiedzony dom z dwójką przyjaciół. Planuje wejść na strych, ale usłyszał kroki i czym prędzej uciekł stamtąd. Mi nismo ne piše gore na kad, znaš on, ne znaš šta je gore. Ja nisam imala snage. Mi smo, kad sam ja dao to zastrugala, ono, neko zadere po podu. Mene je samo strah da mene neko ne dočeka iza zida i klepi me po glavi. Šta? Na nekom jeziku stranom, nekom žnj, nekom demonskom, nešto piše. A ja ti to ja, o, ok, ovo je zabranjen, ali ovo ne znam šta a piše. Ja idem dole, da me pusti. Eli... Dajmo gore. Ne, Denis, daj ne ovi tvoje tenis. Ježi! Ne, Denis, daj ne ovi tvoje tenis. Ježi! Iskreno ću vam reći, ljudi, znači, ta vila je, ja mislim, najgora prostorija u kojoj sam ja, najgori prostor u kojem sam ja ikad boravio. A bio je puno prostora. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby ocenić ten film i trzymajcie się. Cześć!